Przy szkole podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej oficjalnie oddano do użytku nowoczesne boisko szkolne. Bielska Spółka Wodociągowa Aqua w ramach miejskiego programu Rodzina Plus kolejny raz przyznała stypendia dla 40 najzdolniejszych uczniów oraz studentów. W Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyła się 9. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017. Podczas konferencji dla nauczycieli w Miejskim Zarządzie Oświaty zainaugurowano doroczną kampanię edukacyjną Bielsko-Biała chroni klimat. Zakończyło się głosowanie mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej na 2018 rok. Przy szkole podstawowej nr 29 w Bielsku-Białej oficjalnie oddano do użytku nowoczesne boisko szkolne. Dla każdej szkoły, która wzbogaca się o tego typu obiekt sportowy, to duże wydarzenie i zwykle uczniowie z nauczycielami na tę okazję przygotowują oryginalny program artystyczny. Nie inaczej było i tym razem. Były pokazy, popisy oraz podziękowania dla osób najbardziej zaangażowanych w powstanie boiska. Symboliczną wstęgę oficjalnie przeciął prezydent miasta Jacek Krywut. To jest kolejne boisko, tak jak powiedziałem, co roku oddajemy do użytku 5 boisk, w tym roku będzie również 5 oddane, w przyszłym roku jeszcze 5 i to będzie około 40 boisk. Będziemy finiszować powoli, myślę, że już każda szkoła w przyszłym roku, jak się zakończymy ten proces, będzie miała boisko i oczywiście salę gimnastyczną. To jest taka baza podstawowa, która musi być w każdej szkole, no i udało nam się to, ten mój program jakoś realizować, bo jak powiedziałem, 5 boisk co roku to jednak jest duży wysiłek inwestycyjny, organizacyjny, ale jest i myślę, to widzę to zadowolenie, które jest na widzę na twarzach dzieci, młodzieży, nauczycieli, to jest najlepsza jakaś zapłata, że widzę, że są mile zaskoczeni, że mają wreszcie takie warunki, jakich ich rodzice nie mieli, nauczyciele takich warunków nie mieli, oni się mają. Naprawdę dożyliśmy dobrych takich czasów, że jak powiedziałem, każda szkoła ma piękne, nowe boisko, bezpieczne przede wszystkim boisko i ma dobrą salę gimnastyczną. Kompleks został zrealizowany w ramach programu Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku-Białej. W skład obiektu wchodzi ogrodzone piłkochwytami wielofunkcyjne boisko z poliuretanową nawierzchnią. Jego wymiary to 39 na 24 metry. Obok boiska zlokalizowano skocznię w dal z poliuretanowym rozbiegiem o długości 32 metrów. Bielska Spółka Wodociągowa Aqua w ramach miejskiego programu Rodzina Plus kolejny raz przyznała stypendia dla 40 najzdolniejszych uczniów oraz studentów. Stypendia przyznawane są już po raz 8, a spółka Aqua jest bodaj jedyną miejską firmą nagradzającą uczniów i studentów z wielodzietnych bielskich rodzin finansowym 12-miesięcznym wsparciem. Warunek podstawowy: należy mieć wysoką średnią ocen, uczestniczyć w konkursach i olimpiadach lub efektywnie działać w innych zorganizowanych formach zajęć. W tym roku, tak jak poprzednio, stypendia z rąk prezesa Aqua Piotra Dudka odebrało 40 uczniów i studentów, po 10 ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i uczelni wyższych. Panie prezesie, 8. edycja zobowiązuje, ale zobowiązuje również tych młodych ludzi, którzy tutaj dostają stypendia do działań na korzyść i przyszłość naszego miasta chyba, prawda? Ja myślę, że tak. No wprawdzie nie wiadomo, kiedy ich będziemy z tego rozliczać, bo to już jest też w zasadzie 8. rocznik, który ma szansę dostać nasze nagrody. Myślę, że pierwsi już nawet wkroczyli w dorosłe życie. Uczniowie liceów czy studenci. Natomiast no, tak jak na początku, tak i teraz uważamy, że to jest dobra inwestycja w młodych ludzi i ta inwestycja będzie przynosić i korzyści oby jak najwięcej naszemu miastu, ale również myślę naszemu. W Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyła się 9. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017.
Tydzień Kariery jest inicjowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, a odbywa się pod patronatem ministra edukacji narodowej oraz ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Bielska edycja wydarzenia to cały cykl spotkań z doradcami zawodowymi, pokazowe zajęcia dla uczniów, a nawet przedszkolaków. Prócz tego Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego niejako na finał wspólnie z bielskimi szkołami organizuje mini targi edukacyjne, podczas których placówki i ich uczniowie prezentują swoje możliwości. Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego od 4 lat organizuje spotkanie dla młodzieży szkół gimnazjalnych, które mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół zawodowych Bielska-Białej. W tym roku szkoły zawodowe, 10 szkół zawodowych prezentuje swoje oferty dla gimnazjalistów. Zgłosiło gimnazjalistów ponad 500. Oprócz tego, że mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną, a ponadto mogą zwiedzać również pracownie Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, które organizuje zajęcia praktyczne dla prawie wszystkich szkół, oprócz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, zajęcia praktyczne na terenie naszej placówki. Jest to ponad 1000 młodzieży, także teraz mają możliwość zapoznania się z zawodami, które mogą wybrać w przyszłości gimnazjaliści. Podczas konferencji dla nauczycieli w Miejskim Zarządzie Oświaty zainaugurowano doroczną kampanię edukacyjną Bielsko-Biała chroni klimat. Kampania rozpoczyna swoją 8. edycję, a w jej ramach odbywa się także doroczny konkurs Szanuj energię, chroń klimat. Jego celem jest zainteresowanie uczniów i dzieci tematyką zrównoważonego rozwoju, oszczędzania energii i ochrony klimatu. Najlepiej oceniane są prace, które w kreatywny i innowacyjny sposób pokazują metody walki ze smogiem. Konkurs podzielony jest na grupy wiekowe, dzięki temu dociera do dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji, od przedszkola aż po szkołę podstawową. W tym roku zaczynamy wcześniej, dlatego że mamy bardzo ważne zadanie, dbałość o jakość powietrza w mieście i chcemy jeszcze ruszyć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Oczywiście bardzo wielu nauczycieli nagradzanych nie tylko za ich zaangażowanie w konkurs, ale także w festiwal, a także w inne projekty, jak na przykład Każdy Wad na Wagę Złota. Czyli to spotkanie to takie podsumowanie i jednocześnie rozpoczęcie akcji. Tak, to podziękowanie za 7. edycję, a zaproszenie również do nowej, która jest w tym roku szczególnie rozbudowana. Podczas spotkania z nauczycielami omawiano także dwie inicjatywy związane z czystością powietrza. Ze względu na to, że zajmujemy się teraz tematem jakości powietrza, na tym spotkaniu pojawiły się dodatkowe tematy, jak projekt Euroregionu Beskidy pod tytułem Powietrze nie zna granic i tutaj propozycja dla szkół podstawowych na bardzo ciekawą lekcję edukacyjną, lekcję wychowawczą, a także pojawiła się propozycja Koalicji Antysmogowej umieszczenia w placówkach oświatowych takich specjalnych plansz informujących o jakości powietrza w danym dniu. Zakończyło się głosowanie mieszkańców na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego Bielska-Białej na 2018 rok. Głosowanie internetowe trwało do północy 19 października, a ostatni głos został oddany kilka sekund przed zamknięciem systemu. Przez 8 dni mieszkańcy mogli wyrazić swoje poparcie dla projektów ogólnomiejskich i osiedlowych. Łącznie za pośrednictwem internetu mieszkańcy oddali 12 707 głosów, w tym na projekty ogólnomiejskie 5684 głosy, a na projekty osiedlowe 7023. Natomiast z urn wyjęto łącznie ponad 33 200 kart do głosowania na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. W porównaniu z ubiegłym rokiem swoje głosy oddało o ponad 10 000 osób więcej. Obecnie trwa wprowadzanie i weryfikacja głosów. Wyniki tegorocznego głosowania wraz z listą projektów zakwalifikowanych do realizacji zostaną opublikowane zgodnie z harmonogramem do 16 listopada.